To jestem, proszę Państwa, oficjalnie po zajęciach. Jednak mimo wszystkich COVID-ów i moich wcześniejszych obaw, no i dziewczyna obaw, bo jedna, która z nami jest w grupie, koleżanka jest w ciąży, więc no trochę strach, skoro na oddziale potwierdzili, że jest COVID, to trochę strach pchać się lwu do paszczy, że tak powiem. Zwłaszcza, że teraz święta i na pewno żadna z nas nie chciałaby spędzać świąt ani z COVID-em, ani... Może was gdzieś tutaj ustawię, muszę sobie kawę zrobić. Ani z COVID-em nie chciałaby spędzać, ani z dala od rodziny, także mieliśmy pewne obawy. Halo, zostaw kapcia, ale... Mieliśmy oddzielny, zupełnie oddzielny oddział, gdzie mogłyśmy ćwiczyć, zaliczone na 4+. Także już mam piątkę, 4+, zaliczenia z kolokwium, zaliczenia z podstaw pielęgniarstwa, także idziemy do przodu, nie poddajemy się. Dzisiaj uczyłyśmy się wypełniać kartę gorączkową. Nie takie proste, jakby się wydawało na początku, no i trzeba być uzbrojonym w cały piórnik. Żartuję, oczywiście niebieski długopis i czerwony. Do zapisywania tętna, do gorączki, do zabiegów, stolców, diety, daty i takie tam inne rzeczy. Nawet gdzieś przytargałam ze sobą tą kartę gorączkową, żeby się nauczyć jeszcze pamiętać do głównego egzaminu pielęgniarskiego. Uczyliśmy się słać łóżka. Zasłałam łóżko. To się kojarzy z takim dowcipem. Nie wiem, czy słyszeliście, jak ja zawsze palę dowcipy, także uwaga. Proszę sobie wyobrazić, że opowiadam je dobrze, że będą śmieszne i że nie będą sucharem. Że... Jak to było? Nieważne. W każdym razie ktoś zwadł wymowy, osoba z wadą wymowy, nie wymawiająca r, zamiast powiedzieć, że zasrała łóżko, powiedziała zasłała mu łóżko, a druga osoba mówi świetnie, brawo, well done, super sprawa, gratuluję. A miało być, że zasrałam mu łóżko. Także no, taki był śmieszny kawał, ale zapomniałam, jak on leciał. Tylko puenta. No, ale przyznam szczerze, że najwięcej chyba kłopotu sprawiało mi właśnie zasłanie łóżka. Niby sprawa banalna, niby mam epizod pracowania na housekeepingu, czyli byłam pokojówką w hotelu, a posłanie szpitalnego łóżka to jest w ogóle nie lada wyczyn. Nie jest to takie skomplikowane, ale chodzi o procedury, które trzeba po kolei wypełniać i to jest w ogóle śmiech na sali, bo sprawa, której nie potrafiłam ogarnąć. No sprawa banalna. Ja miałam chyba dzisiaj jakieś zaćmienie mózgu, naprawdę. Bo zakładamy prześcieradło za zagłówek, łapiemy, tworzymy trójkąt z tego prześcieradła, tak brzeg prześcieradła łapiemy, składamy, łapiemy, robimy z niego trójkąt i ten trójkąt pod materac. Wydawało się proste. Przyszło co do czego, do robienia trójkąta. To mi nie wyszło. Przepraszam, czy mogłaby mi Pani ten trójkąt jeszcze raz pokazać? W którą tu stronę on leci? Jak on się zagina? Mi się nie chce zagiąć, odgiąć. Pani mi pokazała trójkąt. Poszła, ja powtórzam za Panią, wszystko ok. Kolejny raz ścielę łóżka, bo robiliśmy to kilka razy. Ja znowu nie umiem trójkąta zrobić. Lepiej. Trójkąt, który robię po prawej stronie łóżka, nie wychodzi mi już po lewej stronie i nie wiem, w którą stronę to zagiąć. Ja po prostu chyba wiecie co? Wyobraźni przestrzennej ni w ząb. Bo jakoś nie potrafię sobie tego złożyć. Znaczy mam teraz nadzieję, że potrafię. No na 4+, zaliczyłam ścielenie łóżka, więc to chyba przez te... Ej, nie kradnij długopisu. Przez chyba właśnie te trójkąty. Chyba przez te cholerne trójkąty. Więc tak. To już mam zaliczone. Tam mieliśmy mierzenie ciśnienia, kartę gorączkową. Pytania różne nas Pani maglowała. Przepytywała z podstaw pielęgniarstwa. Było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, w ogóle przemega sympatyczna pielęgniarka. Trochę miałam stresa i trochę się obawiałam, ale jednak takie ćwiczenia, wiecie co, takie ćwiczenia na żywce, ćwiczenia w szpitalu, ćwiczenia z tym całym sprzętem, to jest zupełnie inna bajka niż to wszystko, co my robimy w domu przed komputerem. I mimo, że nam opowiadają, jak to ma być, ba, ja nawet czytałam
że tak powiem, powiedziałam Pani, że dla mnie to jest jak instrukcja składania mebli z Ikei, bo ten cały system, tą całą procedurę słania łóżka, no teraz to słanie z zastraniem będzie mi się cały czas kojarzyć, cała procedura słania łóżka jest opisana step by step, tak? Krok po kroku, czyli prawą ręką złap za brzeg lewej kołdry. Wiecie, o co chodzi. Ja mówię, wie Pani co, no mnie to się, może Pani to pokazać, jak to wygląda, a nie ja czytam w książce, jak mam pościelić łóżko prawą ręką, co mam zrobić lewą ręką. Mówię, ja nie wiem, która to jest prawa, która jest lewa, Pani mi pokaże, będę wiedzieć. No ale niestety trójkąty mnie przerosły, to jeszcze nie koniec, jeszcze był jeden tu haczyk w łóżku. Na końcu kładzie się kocyk, tak w nóżki i go również się chowa pod materac, tak żeby był pod materacem, ale oczywiście chowa się go systemem. Nie można sobie wziąć, położyć i schować, jak to robię ja w domu na przykład. Tylko tak, składamy go na pół, jedną połówkę chowamy pod materac z jednej strony, idziemy na drugą stronę z drugiej strony. Następnie tą drugą połówkę, co nam została i dynda, składamy i znowu pod materac. Ja mówię, a czy nie mogę za jednym zamachem oba pod materac? No nie, bo taki jest regulamin, taki jest system i takie są zasady i procedury krok po kroku. Będą mnie uczyć, jak mam kocyk składać. Te trójkąty tworzyć z prześcieradła. Mówię, ja Pani tu łabędzia skręcę z tego prześcieradła, ale no proszę dać mi spokój z tymi trójkątami. Niestety, na egzaminach z pielęgniarstwa są takie rzeczy, które trzeba po prostu umieć i które są wymagane. No i bez tego ani dudu. Także od dzisiaj chciałabym powiedzieć, będę ćwiczyć na dzieciach, na łóżkach dziecięcych te trójkąty, ale my mamy wszyscy prześcieradła na gumkę. Co? Nie wiem, będę z obrusu robić sobie trójkąty, aby się tego nauczyć. Dobra, przyleciałam do domu, która jest pół do trzeciej, nie, za 15, trzecia. I jako, że jest sobota, a jak już Wam nieraz mówiłam u mnie, sobota to dzień mopa. Nie wiem, czy słychać, ale pewnie nie. Robert już odkurza na górze. No jako duży chłopak, 12-letni chłopak, uczę go tego, że w sobotę pierwsze piętro jest jego całe. Łazienka, nasza sypialnia, Kaja, pokój, korytarz, jego pokój. On musi wszystko zamieść, poodkurzać kąty i wszystko wymopować. Musi wiedzieć, ja ogarniam dół i poddasze, a on ogarnia podłogi na pierwszym piętrze. I powiem Wam, że jestem mega z niego dumna, bo faktycznie wie, że jest sobota, wie, że ma taki obowiązek i ładnie go spełnia, właśnie teraz odkurza. Później wszystko pomopuje i wytrze kurza w swoim pokoju. Właśnie go uczę takiej systematyczności. Wiadomo, w tygodniu ja te podłogi jeszcze i tak przelecę, ale żeby on wiedział, że w sobotę musi się przyłożyć do sprzątania, musi pomóc w domu. Jest już duży. Mam nadzieję, że wejdzie mu to w krew i jego przyszła żona będzie mi wdzięczna. Dobra, ja dzisiaj dewolaję na obiadek. Zaraz będę smażyć ziemniaki. Mam już obrane właściwie. To podpalę już pod nimi gaz. Gos, taki jestem Meksikos. Taka była piosenka kiedyś o gazie. Polej Panie gazu, nie. Gazu coś tam nam z Kaukazu przywieź. To był chyba kabaret Otto w ogóle, nie wiem czy słyszeliście. Czy są tam jeszcze osoby, które słyszały kiedyś o kabarecie Otto? Ja przyznam, że jako dziewczynka w podstawówce uwielbiałam kabaret Otto, uwielbiałam, miałam ich kasety, oglądałam w telewizji, znałam ich te skecze wszystkie na pamięć. I dodatku taką moją sympatią, miłością dziewczęcą darzyłam pana, chyba najbrzydszego z całego składu kabaretu Otto, bo pana, który miał długie włosy i takie okulary jak Denka od słoików. Nie wiem, urzekły mnie chyba te długie włosy, bo zawsze miałam skłonność do panów w długich włosach. Wyleczyłam się z tego, będąc w związku z panem w długich włosach i w momencie, kiedy zaczął zużywać mi za dużo odżywki i za dużo moich kosmetyków do włosów, powiedziałam stop, never again. Nie no, tutaj żartuję, ale fakt faktem zawsze miałam słabość, taką wiecie, taką iskierkę zauroczenia do takich panów w długich, bujnych włosach. Tak mi się, taki faceta mi się podoba. No i właśnie tam pamiętam, że on taki był właśnie, miał długie włosy, taki chudy, takie oczy jak Denka od butelki. Teraz dziewczynki 12-15-letnie mają zupełnie, nawet nie miałam 12, była piąta, szósta podstawówki jakoś tak. Teraz się kochają w jakichś biberach, jakichś gwiazdach,
muzyki czy coś, a ja po prostu starszy pan z kabaretu. Zawsze byłam inna. Zawsze byłam inna. Ale tak, właśnie dużo mi się przypomina, jako że znałam te wszystkie skecze na pamięć, pamiętam jeszcze Dańca. W ogóle mój ojciec bardzo dużo słuchał kabaretów i w samochodzie mieliśmy odtwarzacz na kasety i kupował bardzo dużo tych kaset. I jak gdzieś jeździliśmy, a ja dużo jeździłam z tatą, bo mój tata kiedyś mieliśmy firmę i tata jeździł z towarem, rozwoził po sklepach towar, który produkowali, czyli ubrania. I ja z tatą na przykład w trasy jeździłam, to pół Polski potrafiliśmy przejeździć. No i słuchałam właśnie kabaretów, a szczególnie kabaretu Otto. I tak mi się to wprało w głowę, że zobaczcie, po tylu latach, 30 latach prawie, ja wciąż gdzieś tam z tyłu głowy jakieś słowa, jakieś skecze, jakieś piosenki, bo tam było: noś tam panie gazu, gazu, przywieź nam z Kaukazu. Tak było. Tak, co ja w ogóle, no to tak za długo dzisiaj byłam w szkole. Ale właśnie tak. Macie jakieś takie swoje sympatie z czasów dziecięcych? No to można, podstawówka to takie czasy dziecięce. Takie sympatie, które na przykład, wiecie, no sympatie, które ja patrząc teraz, w dniu dzisiejszym na moją sympatię, nie jak ona wygląda teraz, bo teraz to już on już chyba nie wiem ile ma lat, czy żyje, ale patrząc na tamten czas, nawet jak zobaczymy odtworzenia z 93 roku, to on był okrutny. Zupełnie, nie wiem, ale no takie jest, nie? Taka jakaś iskierka. Kot sobie chrupie, taka jakaś iskierka. Dobra, bo ja tutaj już zaczynam od rzeczy prawić, ale jestem ciekawa, czy macie właśnie takie swoje stare, dawne sympatie, jak byliście dziećmi. Jeżeli macie, to koniecznie dajcie mi znać, w kim się no podkochiwaliście, to może za dużo, bo ja to tam, co ja wiedziałam o miłości mając 9 lat, ale wiecie, takie, jak to się mówi, taką platoniczną miłość do idola. No. Koniecznie jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, jakich mieliście idoli, zwłaszcza no już osoby, które są mniej więcej w moim wieku lub troszeczkę starsze, młodsze. No, bardzo jestem ciekawa. A ty, kocie? Jakich masz idoli? Pani jest twoim idolem, prawda? Pani jest twoim idolem, oczywiście. Oczywiście. No dobra. No, na wieczór czeka mnie składanie ASMR-a, którego nagrywałam telefonem, bo oczywiście jest dalej zepsuty aparat. Składanie vlogów dwóch, bo muszę nadrobić materiał. I nauka, nie? Standardowa. Nie podoba mi się mój plan na sobotni wieczór. A w ogóle to najpierw idę się przebrać z pielęgniarskiego wdzianka, bo ja jeszcze śmigam jako pielęgniarka. W tak zwanym międzyczasie udało mi się też zahaczyć o mojego ulubionego lumpa. Tu brudne jest. Chyba, mam nadzieję, że zejdzie. Ale, że tak powiem, ubranka za grosze, więc spoko. Nie miałam zbytnio czasu na chodzenie, tak tylko z brzegu. I tutaj mam przepiękny fiolet. Ja uwielbiam fiolet. Bardzo dobrze się czuję w fioletach. I to jest bluzka akurat z New Looka. W ogóle to jest rozmiar 24, czy ja nie wiem, 50? Ja nie wiem, jak to się przelicza. Bo to jest chyba 24 angielskie, tak? Nie wiem, ale jaki po prostu gigantyczny. Ale wiecie, jak fajnie wygląda, bo tutaj ten, co to jest, dekolt, ja sobie zsuwam na ramiona i jest idealna hiszpanka, mimo że w zamyśle chyba miała być zwykła bluzka. Przez to, że ona jest tak duża, ja po prostu sobie robię z tego hiszpankę, a tutaj dół zaczepiam w dżinsy i wiecie, jak to fajnie wygląda. Taka oversize'owa hiszpanka. Tu wypaliłam. Wydubałam sobie, no to jest to prawda na lato, nie na teraz. Ale jak jest lato, to ciężko właśnie coś znaleźć. Tu też jest taka fajna oversize'owa, tu na dole szeroka, kanarkowa. Ja już widzę, że przekłamuje aparat kolor, bo on jest bardzo żywy, cytrynowy. Natomiast tutaj widzę, że pokazuje, że to jest taki jasny żółty, rozmyty. Jaką światło zgasiła? No mi się tutaj, kurczę, lampa włącza w telefonie
I nie widać tego koloru. No nie widać. Naprawdę nie widać. Uwierzcie mi, że on jest taki intensywno-kanarkowy, wesoły taki żółty. I to jest właśnie z jakiegoś tego Dune. Także też spoko sklep. Tutaj mamy taką basicową koszulę, ale bardzo fajny materiał. I to jest, słuchajcie, z Zary. Zara Premium. Tu jeszcze jest od metki i od tego, co się wiesza, także ona nie była używana. Fajna zebra właśnie do czarnych jeansów. Wygląda naprawdę rewelacyjnie. No i tutaj jeszcze udało mi się Kajowi, jeszcze z metką. On jest za tymi Spidermanami. Wyczaiłam też torebkę, która wygląda na nieużywaną, albo może i raz. Tutaj mamy róże, jakieś tutaj takie koraliki, napy. Słuchajcie, torebka mnie kosztowała, bo ja torebkę ważyłam 11 zł. I tutaj mamy, odpinamy. Zobaczcie, w środku totalnie jak nówka. Nie ma nawet kruszynki ziarenka, co wskazuje na to, że ona po prostu była nigdy nie używana. Zamek jeszcze od nowości tutaj zapięty. No i właśnie jest taka frędzlowata. Myślę, że na lato do takiej boho białej koszuli czy białej sukienki będzie rewelacyjnie wyglądać. Tu suma jakiś coś, nie, myślałam, że to też ma zameczek. I taka właśnie jest skórzana, kowbojska. Myślę, że bardzo fajna torebka za 11 zł. No i tutaj, taram, proszę Państwa, to jest onesie. Luksusowe onesie. Też nieużywane, zobaczcie, nówka, blaszka, zresztą to widać tutaj przy zamku, tylko z tym, że ono jest rozprute tutaj w kroku. No ale to będzie przecież łatwo sobie złapać niteczką. Jest takie grubiutkie, cieplutkie i przyjemne. I teraz wiecie co? To jest moje pierwsze w życiu onesie, ponieważ Rafał zawsze się z tego śmiał, zawsze na to gadał, że to jest okropne, żebym sobie tego nigdy nie kupowała, że to jest antykobiece, że to jest w ogóle masakryczna. Najgorsza rzecz, w jaką może się wsadzić kobieta. I bardzo tego nie lubił, więc nigdy tego nie miałam. No ale słuchajcie, no jak teraz więcej go nie ma niż jest, to myślę, że nie ma nic lepszego niż wdziać się wieczorem w taki ciepły dresik onesie. Oczywiście do spania to nie, bo to jest za grube do spania, bym się po prostu utopiła. Ale po domu wieczorem już po prysznicu sobie pośmigać w takim cieplutkim dresiku, zapiąć się pod szyję i się uczyć. Także takie moje zakupy z Haliszki. Taram! Mimo całego natłoku obowiązków udało mi się wyskoczyć nawet do ciuch budy. Prawda? Także słuchajcie, nawet ci, co studiują, pracują, mają jakieś życie. Życie jak w Madrycie.